Jakiś czas temu na fejsie napisała do mnie koleżanka, z którą bardzo dawno się nie widziałem. Kiedyś, lata temu, kończyliśmy razem kurs teatrarnictwa na jaskiniowego. Napisała, że oglądała mój filmik o złości, który wrzuciłem tutaj jakiś czas temu. I że on był dla niej jakąś wartością, przekazała go swoim znajomym. Spośród tych znajomych też ktoś jakoś ciepło się wypowiedział na ten temat. Innym razem... Też bardzo niedawno. To się zbiegło jakoś bardzo blisko w czasie. Dzwonię do mojego kolegi Pawła, którego też znam bardzo tak powierzchownie. Spotkaliśmy się raz, może dwa, parę razy gadaliśmy i teraz Paweł jest uczestnikiem po prostu szkoły Action Learning, dlatego dzwonię do niego, żeby ustalić szczegóły. No i Paweł mówi: Słuchaj, widziałem jakiś tam Twój inny filmik i wiesz. No, to mi się bardzo spodobało, podoba mi się to, co robisz, i, i, i tu dał mi jakąś informację zwrotną na temat tego, co robiłem. I te dwa wydarzenia, które się zbiegły w czasie były bardzo niedawno, z moją niepewnością miały bardzo dużo do czynienia. Otóż niepewność jest czymś takim, co mam wrażenie, że ostatnio bardzo wielu ludzi doświadcza ze względu na tą całą sytuację z koronawirusem. To jest też coś takiego, co ja często obserwuję w mojej pracy, bo do Szkoły, które prowadzę, na no warsztaty, które prowadzę do szkoły Action Learning, przychodzą często osoby, które kończą pracę w firmie, w sensie chcą skończyć pracę w firmie, albo dopiero co skończyły, albo chcą zaraz skończyć, albo skończyły niedawno i zaczynają pracę freelancera, zakładają własną firmę i mierzą się z dużą dozą niepewności. Co do obranego kierunku, nawet nie co do słuszności decyzji, tylko co do tego, jak to dalej będzie, w którą stronę dokładnie pójść, jaką drogę obrać, żeby to było jak najsprawniejsze, jak najskuteczniejsze. Ja z niepewnością też się w pewien sposób mierzę, akurat nie ze względu na koronawirusa, tylko po pierwsze, też byłem kiedyś w takiej sytuacji, że kończyłem pracę w firmie i zaczynałem drogę freelancera i tam było sporo niepewności. A teraz niepewność jest związana właśnie z tym, co teraz robię, czyli z tymi filmikami, które wrzucam. Ja na tym YouTubie mam tych subskrypcji tam, nie wiem, trochę ponad setkę, 130 chyba, więc stosunkowo niewiele osób jeszcze to ogląda. Nie wiem jakiejś dużej informacji zwrotnej. Wrzucam to i właściwie nie wiem, jak inni ludzie na to reagują. Mam wrażenie, że niepewność to może być taki cichy zabójca. Celów, planów, projektów, zaczynasz coś robić, a potem myślisz: hmm, czy to warto, co z tego będzie? Co inni ludzie o tym, co ja zrobię, pomyślą? Czy to chwycą, czy to wypali? Hmm. I to nawet nie jest lęk, nie jest strach, który byłby jakoś wyraźnie dostrzegalny. Nie jest nawet niepokój, tylko jakaś taka niepewność. Po angielsku to się nazywa insecurity, czyli taki brak poczucia bezpieczeństwa, ale nie zagrożenia. Tylko taki. No brak pewności co do tego obranego kierunku. Zobaczyłem to bardzo mocno w sobie, kiedy właśnie myślę o tych filmikach, które dla was nagrywam, kiedy wrzucam to na tego YouTube'a potem na Face'a. Trochę patrzę, co z tego jest. Mam sam z tego dużo frajdy, ale też jestem ciekaw jakiejś informacji zwrotnej i zauważyłem to z dużą dozą niepewności właśnie wobec tego i z kolei takie duże umocnienie, kiedy usłyszałem te dwie informacje zwrotne, o których powiedziałem od Kasi i od Pawła. My chyba jakoś tak jesteśmy zbudowani, że to docenienie, że jakaś taka społeczna reakcja na to, co robimy, jest dla nas po prostu ważna. Eric Bertrand, twórca analizy transakcyjnej, pisał o tym w kategoriach tak zwanego głodu. On to nazywał głodem rozpoznania, rozpoznania, czyli jakiegoś zauważenia, dostrzeżenia, mnie tego, co robię. Więc w tym ostatnim czasie jakoś tak uwyraźniły mi się takie dwie wskazówki co do tego, w jaki sposób z tą niepewnością sobie. Radzić. Po pierwsze, namawiam was do tego, żebyście, jeśli doświadczacie niepewności, szukali informacji zwrotnej z rzeczywistości, która jakoś potwierdza to, co robicie, umacnia was. Dlatego, że informacje zwrotne z rzeczywistości prawdopodobnie zawsze będą różne. Zawsze będzie jakoś tak, że komuś coś się będzie nie podobać, że ktoś was będzie wręcz zniechęcał do tego, co robicie. Ale na pewno będzie tak, że komuś to się spodoba. I z mojej obserwacji, z pracy z grupami, wychodzi mi, że jesteśmy naprawdę nieźli w tym, żeby dostrzegać to, co się komuś albo nam nie podoba. Żeby przyklejać się do krytyki, do tych negatywnych informacji zwrotnych i je jakoś przeżywać, i je jakoś przetwarzać, i je mocniej doświadczać. A te pozytywne informacje zwrotne bywają czasem odsuwane na bok, lekceważone, zauważane. Ale być może nie przytrzymywany tak mocno, jak warto byłoby to robić. A więc zauważajcie takie informacje zwrotne z rzeczywistości, od ludzi albo skądkolwiek, które jakoś potwierdzają to, co robicie. I druga technika, drugi sposób to to, żeby mieć w świadomości cały czas, że chociaż ja być może nie dostaję takich informacji zwrotnych z rzeczywistości, to być może, być może, prawdopodobnie tak, no nigdy nie wiemy w 100%. Ale jest duża szansa, że tak, że komuś jednak to się podoba, że ktoś czerpie z tego wartość, że ktoś jakoś z tego korzysta, co my robimy. Chociaż bezpośrednio nam tego nie mówi, nie słyszymy. To, że ja dostałem takie informacje z rzeczywistości od Kasi, od Pawła, to był wynik ich jakiejś życzliwości, też pewnego zbiegu okoliczności, że ja akurat do Pawła zadzwoniłem. To się jakoś zbiegło i to wynikało z tego, jacy są ci ludzie. Ale większość ludzi być może nie będzie miała takiego odruchu, żeby dać Wam znać o tym, jak korzysta z tego, co robicie, chociaż być może właśnie bardzo tak jest. Warto też właśnie o tym pamiętać, że jest tak, że są ludzie, którzy z tego korzystają, że są tacy ludzie, dla których to jest ważne, a Wy tego po prostu. Nie słyszycie. Tutaj gwiazdkę muszę dodać małym druczkiem. Rzeczywiście namawiam też do tego, żeby świadomie i odpowiedzialnie podejmować decyzje, bo ta niepewność może być związana z podejmowaniem decyzji. Na przykład, czy skończyć pracę na etacie i zacząć własną firmę. Więc oczywiście nie chodzi o robienie czegoś na ślepo i, i kurczowe, przyklejanie się do wszystkiego, co jest pozytywne, żeby tylko to potwierdziło tą moją drogę. To oczywiście nie o to chodzi. Namawiam, żeby wszystko, co robicie, projekty, plany, cele, decyzje były odpowiedzialne. I świadome. Chodzi tylko o to, żeby nie dawać się niepewności, która sama tworzy się w naszym umyśle, którą sami sobie niejako fundujemy. I jeszcze jeden ważny, bardzo dla mnie dodatek. Jeszcze chcę się raz odwołać i przykuć Waszą uwagę do Kasi i Pawła i namówić Was do tego, co oni zrobili. Do tego, żeby aktywnie wychodzić do innych ludzi i mówić im o tym, co wartościowego robią. Z czego wykorzystacie, bez względu na to, czy to są osoby, które są bardzo blisko Was w domu, w rodzinie, czy to są osoby, które bardzo słabo znacie, albo może których w ogóle nie znacie, że naprawdę dla tych osób to będzie ważne. To będzie naprawdę ważne, żeby usłyszeć: Hej, zauważyłem to, co zrobiłeś, to, co zrobiłaś, to jest dla mnie istotne, korzystam z tego, mam z tego dużo dla siebie, biorę sobie z tego dużo dzięki Tobie i dziękuję Ci za to. Takie informacje dla. Ludzi, którzy coś robią gdzieś na zewnątrz, mogą być bardzo istotne. Drodzy moi kochani jedyni, jak wiecie, YouTube bardzo lubi lajki, subskrypcje, komentarze, więc bardzo proszę was o to. Dzięki temu ten kanał jakoś będzie się łatwiej rozwijał i życzę wam, wam... <laughs> I życzę wam wszystkiego co dobre, wszystkiego co piękne i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeszcze tak refleksyjnie się zrobiło dzisiaj, spokojniej chyba. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa pa.